Witam serdecznie, z tej strony Nina, a to kolejny poradniczek, tym razem do gry Kingdom Come Deliverance. Nasz bohater się trochę chwieje i widzi dziwnie, bo jest pod wpływem alkoholu, a mianowicie eliksiru nocnego jastrzębia. A tutaj mam taką ciekawostkę, to jest znajdźka. Dosyć interesująca, jak mi się wydaje, znajdźka. I to jest gniazdo. Gryfie prawdopodobnie, bo nie wiem, co mogło porwać konia. Ze zwłokami konia. I tu są ciekawe rzeczy. Z tym, że dostać się tam jest trudno, ponieważ zaskakując się zabijamy. Wskoczyć się nie da, bo jest masa niewidzialnych ścian. Nie wiem, jaka jest droga od dołu. Ale jest jakaś inna droga, którą znalazłam przypadkiem w sumie. Długo się męcząc nad technikami skoków i spinaczki. Gdzie to jest, już pokazuję. To jest ledeczko i to są takie klify. Tutaj właśnie w tym miejscu, o tutaj jest zaznaczone między tymi dwoma drzewami, jakby jest ten koń, to gniazdo. A dostać się tam spróbujemy inną drogą. Tu jest taka ścieżka. Fakt, że tu się poobijamy trochę na pewno. Skręcimy kostki i te sprawy. No ale może nie zginiemy tym razem. Nie wiem. Dobra, świetnie. Teraz się zaczepiłeś, prawda? Proszę cię. Proszę cię. Nie rób mi tego. Patrzymy na mapę cały czas, gdzie jesteśmy. Ale wydaje mi się, że chyba źle idę. Ale zobaczymy zaraz. Ukucnij. Może się tutaj przepchniemy? Pomalutku rozchodzisz to. Zaraz mi tu zginie, prawda? A! A! Nie! Trzymaj się! Trzymaj się! Już? Tak to jest, kurde, nie umie używać rąk. Ja nie wiem, kiedy zrobią bohatera, który naprawdę jest średniowiecze, super ekstra, walka, ale żeby on jeszcze umiał rąk używać, nie? Jak w Dying Light'cie albo w czymś takim. No i teraz co? Jesteśmy w magicznej czarnej dziurze, nie? Okej, do tyłu skoczyłeś, spoko, ja to szanuję. Tutaj? No wskoczy tu, no błagam cię, wejdź tu. Okej, idziemy tędy. Idziemy. I o, i tym sposobem dochodzimy tu, do interesującego miejsca. Otwieramy. I tu mamy naczółek i nakarczek dla konia. Szalecką uzdę i 60 groszy. Proszę bardzo. I jest to no, na start dobry początek, jak się ma konia. Ja w sumie już konia mam. Mam też dosyć dużo pieniędzy, bo 5-6 tysięcy prawie. Bo ja jednak jestem hazardzistką i no, gram, dużo gram. Więc, no, wstyd się przyznać, wygrałam to. I drugie, wstyd się przyznać, okradam klasztory. No, ale cóż, jakoś sobie trzeba radzić. I teraz trzeba jeszcze wymyślić, jak stąd zejść i się nie zabić. Generalnie ja chyba zeszłam tamtą stroną. Teraz sprawdzimy, czy to się da zejść, tak jak kiedyś zeszłam. Ale chyba tak, fakt, że się troszkę poobijamy. To na nogi już nie możemy na nogi nic zrobić sobie, żadnego opatrunku, chyba. Więc spróbujemy tędy się jakoś przedostać. I dobrze by było chyba przenieść część rzeczy na konia jednak. Już tylko że koń chyba nie uniesie. Koń chyba nie uniesie już tych rzeczy naszych. Teraz sprawdzimy. Ale dalej jest za ciężko. Koń już nie uniesie, super. Chciałam go odciążyć troszkę. No ale dobra, spróbujemy jakoś. Widzisz, bardziej cię będzie ziemia ciągła, ale może w kucki. O! Może w kucki będzie bardziej bezpiecznie. Może to jakoś da się zejść i się nie zabić, co? Pomalutku? Pomalutku. Wiesz, ja kiedyś schodziłam z takiej górki i się zatrzymywałam po prostu na drzewach. Rękami się łapałam. To się da zrobić, wiesz? Ale ty nie używasz rąk, wiem. Tacy ludzie jak ty są stworzeni do innych celów. Ręce są do trzymania broni, do walki, a nie do ratowania swojego życia, prawda? Trzymaj się. Się nie zaczep w jakiejś znowu czarnej dziurze czeskiej. Okej, chyba się udało. No, i tak się właśnie tam schodzi, że tak powiem. Generalnie tam jest takie miejsce i trzeba po prostu się tam jakby zwalić, że tak powiem. No trochę się pobijamy, ale opłaca się naprawdę. Gdzie mój konieł? Konieł, chodź tu, mam dla ciebie niespodziewajkę. Aha, jest, dobra, nie tak. Niespodziewajkę mam dla ciebie, czekaj. Najpierw muszę z konia coś zdjąć, bo oczywiście ja mogę nosić ciężkie rzeczy, a koń nie może. Już? Koń jest odciążony? To gracz jest przeciążony.
teraz założymy to, co znaleźliśmy na konia. No gdzie ja to wszystko mam? Tu, na czółek i na karczyk. Jak nie uniesiesz, koniu? Na chwilę tylko. Na czułek i na karczek i ślacka uzda. I jak to się zakładało teraz na konia? To jest rząd. Na czułek i na karczek. I czaprak ma i uzda, proszę bardzo. I to wygląda o tak. Ja rozumiem jeździec bez głowy, ale jeździec bez ciała to lekkie przegięcie. No ale to tyle w tym odcinku. Jako ciekawostka z narażeniem życia i zdrowia nagrywałam ja, Nina K. Do usłyszenia w kolejnym odcinku tego typu, może innym. Pa, pa!